Dobra, to co? Gramy dalej, nie? Będę sobie jadł tu przy okazji, jak będą jakieś ciekawsze rzeczy do gadania. Jazda, jazda! Drugi rozdział. Mówię wam. Około w pół do pierwszej będzie rozdział trzeci. Tak coś czuję, o ile znajdę korkaloma. Mod graficzny, no niestety wgrałem. Trochę psuje klimat, ale jak się dłużej gra, to i tak widzisz tą gównianą grafikę, także not bad. Witaj, mistrzu Iberionie. A. To niemożliwe. Nigdy. Ale myślałem. Ach, Chciał wróżbitem czego sobie Macieja życzysz? zapieprzyć. Potrzebujemy magicznego kamienia ogniskującego. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy. Mógłbyś dowiedzieć. A, bo tu jeszcze gobliny będą. Ta, no to ten rozdział to jest taki, o nie. Ale, o kurde, ale tu ładnie woda wygląda, co? Jak w Morrowindzie prawie. O, Morrowinda moglibyśmy przejść, bo ja go nigdy nie przeszedłem. 2 godziny szukania kamienia. Nie no, ten kamień to jest nic. Nie no, nie ma sensu przechodzić Wiedźmina jedynki, przecież to jest za długa gierka, rozum to. Ja nie chciałbym przechodzić gier aż tak długich, bo to jest dosyć nudne. To jest lepsze na jakąś serię na YouTube, gdzie sobie wpieprzesz 68 odcinek. Już niedługo akt drugi. A, tu jest! O, dobrze. Lać go od razu na mordę? Ja pogadam se z nim, bo fajnie gada, to sobie opieprzę placka. Idź precz! Nie masz tu czego szukać! Szukam kamienia ogniskującego. Obawiam się, że trochę się spóźniłeś. Ja go znalazłem wcześniej. I zamierzam go sobie Kurde, spokój się. zatrzymać. Śniący przemówił do mnie ostatniej nocy i uczynił mnie swym arcykapłanem. Teraz jestem jedynym prawdziwym sługą śniącego. Żadnej straży, żadnych guru. Tylko ja! Kurde, gościu, dupa. Gin! Widać, że wizdisa. Nie, żartowałem. Kurde, jak się zapisuje? O, ja. Dobra, dobitka. Nie, naprawdę, ja biję już takie hity, że to jest nierealne. Ile po terminie ten ketchup? A ile dasz? Sorry, pomyliła mi się ten. Zawsze ten tekst zdaje po prostu, jak ktoś pyta ile. A, tu jest świątynia. Spokojnie, spokojnie. Co chcesz zrobić z tą bronią, Ty, człowieku? zoba. W obozie, gdzie ludzie wierzą w jakieś No gówno? już, schowaj tę broń. W obozie, gdzie ludzie wierzą w gówno, spadam im z góry, która ma ze 100 metrów. Ze 100 metrów. I nie wierzą we mnie. Nagle, pajace? No kumasz to? Blanty jarają codziennie, to pewnie pomyśleli, że to nic, ale jednak. No i co? Ile szukałem kamienia, mordo? Liczyłeś czas? Typiera, jaką Oddałeś dupę nam ma, widzisz? ogromną przysługę. Teraz zanieś kamień Korkalomowi. On Ty będzie widzisz to? wiedział, co. Graj, nie gadaj. Myślałem, że przyszedłeś tutaj właśnie, że gadam i gram. Ale jednak tęsknisz za YouTube 2012. Gadaj, nie graj. Teraz rozumiem. Zawiodłem się na tobie, czekam na buildy To się dzikie chyba nigdy nie ADA skończy, Kali, widziałeś. a ty jakiś gotik? Nie, mordeczko, powiem ci tak. Ojciec mówi ci od pół roku, że kupi ci Samsunga na urodziny. Jakoś miesiąc wcześniej mówi, że dostaniesz tego Samsunga niedługo. Wczoraj mówi ci, że na 100% jutro dostaniesz Samsunga. Przychodzi ci z Samsunga, a ty mówisz do niego, zawiodłem się, mordeczko. A myślałem, że tego iPhone'a mi kupisz pod AD. To już planowane było. Jak się mogłeś zawieść? Samsung Full AP. No Jezu, co w tym rozdziale było? Mam już dość tej paplaniny. Iberion powiedział. Czyżby? Gówno mi dał? Gościu, jestem bogaty już. Dobra, on to do starej kopalni idziemy. No już. Fallout nigdy nie grałem, a może. Nie wiem. Jestem ciekawy też, jakbym tak GTA 5 fabułę przeszedł. Podobno jest dobra, a ja nigdy w GTA 5 nie grałem. Jakbyście chcieli, może. Siema. Nie, za to, że mi dał level i kamień tu stoi, wykorzystajmy to. Kurde, wejdź na ten kamień, ty błaźnie. Ja pierdzielę, co z tym kamieniem, ty? Wpieprzałem się na dachy wielkości, nie wiem. Większy niż ten kamień na pewno, o. Jezus, co jest? Muszę z tego wskoczyć chyba. Co jest, ty? O.
czas uczcić tego ścierwojada, który dał mi level i zrobić mu cudowną rzecz, czyli Batista Bomb. Tak. Pół prosto na japsko frajerowi gitara. Batista Bomb. Czemu nie zabijam tych stworków? One są useless, no po co? Daruję życie człowieku. To myśliwe jest od tego, żeby zmniejszać populację, a nie ja. W ogóle teraz sobie robiłem Jarbejkets i mówi, jak ci się streamowało? Ja mówię, że dopiero pierwszy rozdział przeszedłem. Ja w ogóle pamiętam, jak byłem już takim, tak jeszcze takim totalnym gimbem. W sumie mniej niż takie typowe ludzie, którzy byli naprawdę. Ale mieliśmy zabawę, wiecie jaką? Naprawdę, trochę cringe. Jak ten, sobie przypominam, ale siedzieliśmy sobie w bibliotece z telefonem i puszczaliśmy bajkę taką, w której dużo bluźnili bardzo, bajkę na YouTubie. I puszczaliśmy, wiecie, głośno ją w bibliotece i zakrywaliśmy głośniki. Patrzy na nas, ty śmiej się! Bluźnią! Ale takie zabawy w gimnazjum miałem. Czy srałem w szkole? Nie, no mówiłem, że nie. Znaczy, nie, no chyba zdarzyło mi się w liceum dopiero. Ale sranie w szkole. Jaka to była bajka? Ziomek, taka bajka na YouTubie. Ziomek. Kurde, w dupę, no! Gotik! Ale dawno nie wywaliło, w sumie to nic się nie stało. No ja do tej pory się śmieję z typa z tego historii, Igor. Co miał te włosy na rękach długie, a potem sweter zapieprzył, żebyśmy się nie śmiali z niego. Dawaj, Jan, porozmawiajmy. Za Gomez! Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Założę się, że jest tu przynajmniej stuzin gniazd. Słuchaj, muszę natychmiast iść do tego gniazda. Nie mam teraz na to czasu. Parę godzin temu zepsuł się nasz rozdrabniacz. Koło zębate pękło w drzazgi. Nie mam pojęcia, gdzie znajdę nowe. Przynieś mi koło zębate. Dobra, mordeczko, nie ma problemu. Koło zębate zaraz będzie znalezione. Normalnie nigdy nie trzeba było. Zawsze się chodziło jako tak. Znaczy nie. Nowa twarz. Pracowałeś kiedyś jako górnik? Powodzenia. Gościu, podejdź tu. Grimes. Grimes. Debilu, przecież widziałem cię tu wcześniej. I w ogóle to jest drugi rozdział. Jak mogę być nowa twarz w drugim rozdziale, ty pajacu z czarną mordą do połowy? Nie. Mamy zwycięzcę! Idioto. Się pilnuj. Nie widzisz pancerzyka? A ty co odskakujesz? Nie no, panowie, ja jeden z was! Po co do mnie strzelasz? Jeszcze się rusz! Jestem cieniem! O. Na hita już? Nie no, przesada ta gra, naprawdę. Na dwa jednak. Chyba już ta gra za łatwa jest. Pierścień? Nice. Ale skąd się tu pierścień wziął? Wyobrażasz sobie, żeby taki pełzacz opieprzył człowieka i go tu wysrał jakimś cudem? Na kamieniach w ogóle co jest? Kurde, sorry. Przypadek. Skoczyłem po prostu za pochodnią, bo mi opadła, wiesz jak jest. Tu gdzieś było to koło zębate, nie? Tylko nie pamiętam gdzie. Gdzie to koło zębate w dupę kopane jest? A, tutaj było. Ta? A nie, tu ludzie są. Kurde, w dupę, zgubiłem się, jak się tam szło? Ty, no pogubiłem się, panowie, weź mi ktoś powiedz, gdzie to było kółeczko. A, tu chyba, tak? Nie, ja w ogóle kojarzę, gdzie to było. Ja muszę wejść wyżej, tak, 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 już pamiętam gdzie, dobra, idę. Chyba tu, nie? Nie, tutaj ja właziłem tutaj już. A, są drabiny. Tam gdzieś kółeczko leży. Hajda. Tu gdzieś to kółko pieprzone było, nie? Daj mnie to kółko! O, dzięki. Te drabiny pieprzone w tym miejscu. Dobry w tą gierkę jestem? Nie no, powiem ci tak. Trochę przyspieszam to, bo... naprawdę może być długa ta gra.
przyspieszanko jest uskuteczniane. A nie, bo źle wskoczyłem. Ty skacze na taką wysokość, a wtedy na ten kamień nie mógł wskoczyć. Jaka ta gra jest głupia. Gówno widzę. Spieprzona pochodnie, nic mi nie dałaś w życiu. Wyżej mogę wejść? Nie. Czekaj. Tu mogę upuścić tą pochodnię. Nie zjeżdżaj tam. Dobrze, udało się. Ja pierdziel. To jest tak głupie miejsce zbugowane. Zamknij mordę, Janek. Jesteś niezbędny, wiem, ale już wypieprzaj. Kurde, no czemu tu musi być tak ciemno? Naprawdę, jak nie masz tego moda graficznego, to tu wszystko widać jest. Możesz jakoś te spieprzone shadery wyłączyć? A to sprawdzę, czy mogę zwiększyć jasność. Uuuu, mordeczko. Ale jasno. O kurde, za jasno, mnie oczy bolą. Weź się. Co tak stoisz, frajerze, do roboty? Robić masz, pajacu. Jesteś kopaczem, to kop. Irytuje mnie taki cep. Stoi sobie, co on w ogóle robi? No czego stoisz? Pokażę ci, odsuń się. Tego się nie da bić. Dobra, nic się nie stało, mordeczko. O, a ten co? Wbił kilof i se stoi. Nie no, gościu. Weź wyjmij ten kilof. Dobra, otwieraj. Przygotowania skończone. 1500? Dobra, otwieramy szyb. Będzie nie. To ja mam otworzyć? Przepuść mnie. Jazda, jazda. To nieźle realistycznie się zrespiły. Kurde, ile ich tu jest. Się zaraz level wbiję znowu. W ogóle to mrowisko. Rezi, byłaś tu już? Mordeczko. Nice. O, królową to musimy ubić, czat. Plus przypomina moją nauczycielkę od Polaka, także. A wiecie, jak ja ją lubiłem. Chętnie się na niej wyżyję. Chociaż nie, tak szczerze, jak zobaczycie tą królową pełzaczy, ona przypomina akurat, jak chodziłem na studia, to była typiarka od angielskiego i mówiliśmy na nią tak. Ale to też zachowaniem przypomina bardzo. Nie tylko wyglądem. Kurde, panowie, w dupę! Co się dzieje? Jestem broken! Irytują mnie zwierzęta, bo blokują obrażenia hitków tak o. O, tu jesteś ona? Ale się ukryła, szmata! Ue, obrzydliwe! Muszę zapalić pochodnie, bo to jest tak obrzydliwe. O kurde! Zaraz się zżygam, naprawdę. Kurde! Obrzydliwe to jest, naprawdę. W starych gierkach to jak w starych filmach efekty robili obrzydliwe. Naprawdę jest obrzydliwe. A cię z łuku zapieprzę, szmato. Ach, cierp. Za ten angielski, ty szmacie. I za polski, i za Polaka. Gównie. Dobrze, to starczy. Starczy tego, lejemy szmatę. O kurde, jakie hity wchodzą. Dwa koła! Że ja tu dwa levele wbiłem! O la la! No to mówiłem, że pierwszy rozdział to gówno, bo za jaktora levele w ogóle lecą. Ty co to za narośl? Jaki grzybior. Ale ekspa tu leci, Boże. Ale mnie pobudziła ta yerba. Dawajcie jeszcze dzisiaj speedrun Gothic 2. Tak z 60 godzin. Tu bez obrazy. Dobra robota, chłopcze. Masz, weź tę skrzynkę piwa. Zasłużyłeś. Gościu, zrozum, że rozumiem, jestem bogaty. Boże, jakby przyszedł do ciebie na przykład Donald Trump, to dałbyś mu trampki z rynku tak o zadychę? Pajacu głupi. Gościu, ja jestem zaraz w trzecim rozdziale, już jestem multimilionerem, a ty mi skrzynkę piwa dałeś. Random odsypia po 24h. Co ty, random po 24h, prawdopodobnie streamie po 24h. Leci na zmywak na 16h. Potem odpala się na jakieś 12h. I potem śpi tak z 30 minut, bo słyszał, że drzemki są zdrowe. Ciekawy mnie tylko, czemu w tym przypadku głupi nie ma szczęścia. Nie, żartuję, żartuję, żartuję. Żart taki.
Przetestujmy, czy dopłynę tędy do nowego obozu. Trzeba testować różne drogi, żeby za nudno nie było, także płyniemy w pławy. Uważaj, jest ten? A jest prąd. Kurde, no weź płyń tą wodą, a nie, no co ty robisz? Nie no, powiem tak. Nie ma co się dziwić, że ktoś gra w Gothica i jednocześnie mówić, że to klasyk. Bo nieważne z jakiej dziedziny coś jest klasykiem, jeżeli jest klasykiem, to nadal jest na to spory popyt, rozumiesz? Gdzie? Co to jest za woda? Ja pierdzie! Jak się... Jakżeś mnie przestraszył, ty śmieciu w dupę kopany! Jezus, ty aż się... Mam zimny pot. Powiem ci tak. Każdy... Co to w dupę orkowy pies? Przecież ja sobie idę do obozu. Co się stało? Szybciutko pochodnie i zapieprzamy. Straszne te mordy mają te psy o tej porze. Boję się Gothica w nocy. Witam, jestem Bartek. Gram na komputerze i ogólnie jestem streamerem. Full time, 15 godzin w miesiącu. Ale chciałem wam coś powiedzieć. Boję się chodzić po mapie w Gothicu po 22. Dzisiaj cały miesiąc wyrobisz. O, to... Dupę. Nie wiesz. O ja pierdziele, ale ładnie to wygląda. Ale dobra, to widzę, że koniec rozdziału, czyli gitara. Znalazłem jaja złożone przez kulową pulsaczy. Wiedziałem. Moja wizja była znakiem od śniącego. Te jaja z pewnością zawierają świetnie. Kurde, co wziąć? Runę? Oręż? Oręż to ja mam najlepszy z gry. To biorę rudę, pieniądze. Wystarczy mi rudę. Przyjmij tę rudę. Ty jesteś przypieprzony jak ten Janek? Co zobaczysz? Nie dysponujemy starożytnym. Chcesz powiedzieć, że z... Nie. O Jezus, to jeszcze ten almanach. Niestety, kazałem tal... Zawiódł. Porozmawiaj. Czyli jednak almanach jeszcze w dupę. Do zoby. To jednak... Znaczy plus jest taki, że to nie wydłuży gry, bo po prostu myślałem, że jest w następnym rozdziale, ale... Ja myślałem, że to jest koniec rozdziału, bo tam się paliły te wszystkie rudy, a to jednak... Nie tylko jak na koniec rozdziału się palą. Ej, dobra. Przetestujmy się! Chcesz mnie zaatak... Chcę, chcę. Co? Już leżę? Dobra, przetestuję się potem. Dobra, zobaczymy. Pamiętacie, jak mu zadawałem tam 1 HP? Sprawdźmy, ile teraz. No, to drugi rozdział już, także nie dziwię się, że progres jest. Nie wiem, Gothic ma problem taki, że na początku jest trudny i nic nie zadajesz nikomu, a pograsz 5 godzin i wszystko na hita zabijesz. To jest jakiś minus Gothicowy. Na początku się mega starasz, żeby coś zrobić, walki są i tak dalej, 7 save'ów. A potem tak robisz, levele tak olecą se, tak o. A co to za spell? O właśnie, jeszcze żadnego spella nie użyliśmy. Trzeba na kimś przetestować jakiś czar. Ja już mam 30 punktów do dodania. Jak właduję te 30 pieprzonych punktów w siłę, to będę miał prawie maksimum siły w drugim rozdziale. I już praktycznie nie będę mógł być silniejszy niż jestem. Dobra, także oddaję almanach. Trzeci rozdział. Niecałe 8 godzin, 3 rozdziały. Ile, znaczy 2 rozdziały zaliczone, trzeci jest. Także po 4 godziny na rozdział już wychodzi, a nie po 6,5. Czy ile to było? Dobra, panowie, panie, kto ogląda. Trzeci rozdział. Rób szota mordo. Zaznacz to na osi czasu. Mogę to. Ty to masz robić? Czego? Co? A czego? Kurde, dawaj ty zwoje. Daj mi. Potestuję se. Do zobacz. Obyś. Co jest? Za krótko spałem? Nie no, wziąłem te zwoje, żeby sobie potestować na kimś czary, bo jestem ciekawy. A był taki czar, że możesz przejąć typa i nim napieprzać innych typów. To bym sobie przejął jakiegoś takiego fajnego typka. Ulala, szkoda, że drzwi nie ma. Ale trudno.
Jedyna taka okazja, panowie. Dawaj, Natalia. Odejdź. Co? Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Uuu, la la, Natalia. Chociaż dźwięki wydajesz. Dobra. Jednak idę spać. Dobra, go, to wydarzenie wielkie rób. Czego? Do zobaczenia. Obyś. No który to z nich robił? Jezu, jak to się robiło, to wydarzenie? A. Długi czas oczekiwania dobiegł końca. Rozdział trzeci, panowie i panie. Nice. Ale szybkość czasu. 7 godzin 48 minut. Jezu. Speedrunek lecał. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś? Dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby. Dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.